dniu dzisiejszym na odcinku autostrady A2 na terenie miejsc obsługi podróżnych Koryta odbywają się ćwiczenia zgrywające służb Państwowej Straży Pożarnej oraz obsługi autostrady. Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń zakłada sytuację, kiedy samochodem dostawczym przewożone były substancje niewiadomego pochodzenia. W pewnym momencie kierowca zorientował się, że doszło do przemieszczenia się ładunku. W wyniku tego przemieszczenia jeden ze zbiorników, z pojemników, który znajdował się w tym samochodzie, uległ uszkodzeniu. Z samochodu zaczął wydobywać się dym. Kierowca niezwłocznie zjechał z autostrady, zaparkował swój pojazd na terenie MOPA i powiadomił służby ratunkowe. Na miejsce zostały skierowane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej z Sulęcina. Następnie działania polegały na dokonaniu rozpoznania sytuacji. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania dowódca zadysponował specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które dotarły do nas z Gorzowa oraz Zielonej Góry i w chwili obecnej ratownicy chemiczni prowadzą swoje działania polegające na dotarciu do samochodu, gdzie znajdują się uszkodzone substancje, z diagnozowaniu, z jaką substancją mają do czynienia. Natomiast w dalszej części będą usuwali te substancje i usuwali z miejsca zdarzenia uszkodzony pojazd. Pan Michał Pabich, Autostrada Wielkopolska. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzisiejsze ćwiczenie jest częścią konferencji, podczas której rozmawialiście o szeroko pojętym bezpieczeństwie na autostradzie. Tak, przy czym nastawiona konferencja była na działania straży pożarnych ze szczególnym uwzględnieniem działań chemicznych i ekologicznych. Ze względu na charakter tutaj przygraniczny odcinka brali też w konferencji udział przedstawiciele niemieckiej straży pożarnej. Podobne ćwiczenia mają miejsce dość często, regularnie są one organizowane. Wszystko dla bezpieczeństwa, bo autostrady to te drogi, na których po prostu jeździmy szybciej. W związku z tym standardy dotyczące bezpieczeństwa są tutaj najbardziej wyśrubowane. Tak, i jednym z czynników jest oczywiście, tak jak pan powiedział, prędkość, drugim natężenie ruchu. Bardzo duże natężenie ruchu. Stąd priorytetem naszej spółki jest zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych użytkowników. W ramach tego staramy się prowadzić ćwiczenia łącznie ze służbami mundurowymi, tak żeby odpowiednio przygotować wszystkie służby działające na autostradzie do działań, które potem, no niestety, bywa, że mają miejsce w rzeczywistości. Z nami nadbrygadier Patryk Maruszak, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Dziś uczestniczą w tych ćwiczeniach jednostki, które są najlepiej przygotowane na wypadek wypadków przy autostradach. Tak, obserwuję dzisiaj ćwiczenia tutaj na miejscu obsługi pasażerów na autostradzie A2. Zdarzenie o charakterze chemicznym, zdarzenie drogowe o charakterze chemicznym. Pracują tutaj strażacy, lokalni strażacy z terenu powiatu sulecińskiego, ale jak się okazało, potrzebna była pomoc specjalistyczna, jeszcze wyższy poziom wtajemniczenia do tej specyficznej, jakże specyficznej pracy, jakże trudnej walki z tym niewidzialnym zawodnikiem, jakie są substancje chemiczne. Ja się bardzo cieszę, to są ćwiczenia, a nie pokazy. My tutaj dzisiaj nic nie prezentujemy, my tutaj dzisiaj we własnym gronie z zarządcami dróg dwujezdniowych z terenu województwa lubuskiego, czyli z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ale także z Autostradą Eksploatacją, firma, która obsługuje ten odcinek, pracujemy nad tym, aby proceduralnie być jak najlepiej przygotowani do tego, jeśli takie zdarzenie przydarzy nam się na terenie województwa właśnie lubuskiego. Ilu macie w swoich szeregach specjalistów właśnie od ratownictwa chemicznego? No to jest rząd wielkości około 100-150 osób, dlatego że na poziomie podstawowym, czyli realizując te pierwsze kilkanaście zadań o charakterze chemii i ekologii, realizują wszyscy strażacy z terenu województwa lubuskiego. Natomiast na terenie województwa znajdują się dwie jednostki. Jedna w Gorzowie, jedna w Zielonej Górze. To są jednostki z grupami specjalistycznymi właśnie w tym zakresie, które są lepiej przygotowane, lepiej wyposażone i doświadczone w tego typu zdarzeniach. Tam, gdzie nie ma potrzeby
ściągania tak wysoko wyspecjalizowanych ratowników, tam tego nie robimy. Szanujemy pieniądze podatników, optymalizacja kosztów występuje i się bardzo cieszę, bo jak na razie to tutaj obserwuję, że ten system działa. Oczywiście będą uwagi, oczywiście będziemy wyciągać wnioski, jak jeszcze lepiej, co jeszcze doprecyzować, żeby ta działalność nasza była jak najbardziej precyzyjna i profesjonalna. A tym ćwiczeniom przyglądają się też koledzy z Niemiec, bo jesteśmy w miejscu lubuskiego odcinka autostrady A2, które ma wybitnie transgraniczny charakter. Zdarzają się też takie wypadki, takie zdarzenia, w których po prostu współpracujecie z kolegami z Niemiec. A kto jest lepszy, kto jest lepiej przygotowany? No, wymieniamy doświadczenie chociażby po to, żeby zrozumieć specyfikę czy procedury, na których pracujemy. W momencie, kiedy wydarzy się takie zdarzenie na pograniczu, no, to może mieć swoje skutki także dla innego państwa. Ta chmura substancji niebezpiecznej może się przemieszczać na terytorium drugiego państwa. Stąd porównujemy procedury, nawzajem się też poznajemy po to, żeby lepiej pracować. No, już widzimy pierwsze różnice. Tak jak wcześniej powiedziałem, ta optymalizacja kosztów po stronie polskiej jest bardziej widoczna. Po stronie niemieckiej w każdym powiecie występuje sprzęt i ratownicy, którzy działają w zakresie ratownictwa chemicznego. Czy to jest aż tak potrzebne? Ja nie wiem. Warto porównać liczbę zdarzeń, która jest po stronie niemieckiej i po stronie polskiej, osobno oczywiście, i zobaczyć, czy aż tak się musimy mocno przygotowywać. Nasz system działa. Działamy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, systemu, który dzisiaj jest doceniony na całym świecie. Jakże prosty system, który działa w oparciu o bardzo prostą zasadę. Jeśli siły i środki z terenu gminy są niewystarczające, wzywamy na pomoc czy do pomocy siły i środki z gminy sąsiedniej, czyli wchodzi poziom województwa. Jeśli na poziomie powiatów sobie, tak jak w tym przypadku tutaj przy tych ćwiczeniach, nie damy rady z tym tematem poradzić, wzywamy siły z innego powiatu i tak dalej, także do poziomu kraju. Do natychmiastowego wyjazdu przygotowani są strażacy z terenu całego kraju. To jest kwestia tylko czasu dojazdu na przykład z Wielkopolski albo z województwa dolnośląskiego. Patryk Maruszak, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.